Właśnie w tej chwili dzieje się bardzo wiele takich rzeczy niekorzystnych dla Polski. Laicyzacja, takie może nie zajmowanie się sprawą drugiego człowieka, ważne jest to, portfel, nie liczą się uczucia, żeby pieniądz po prostu jest Bogiem. No i to właśnie tu się troszeczkę zmieniło bardzo na tą niekorzyść. Ale na pewno jest bardzo dużo ludzi, ludzi wspaniałych w Polsce, którzy pracują dla kraju i mam nadzieję, że zmieni się oblicze tego kraju, jestem pewna.